Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję OnePlusa Open, otwieranego smartfonu, który ma szansę podbić serca gadżeciarzy, oczywiście tych zamożniejszych gadżeciarzy, bo jednak OnePlus mimo wszystko pozostaje taką marką trochę geekowską i w pewnych kręgach pozostaje nadal bardzo popularną i lubianą marką. To oczywiście debiut OnePlusa w tej klasie smartfonów. No jak wypadł ten debiut? Myślę, że całkiem nieźle, ale zacznijmy po kolei, od zestawu. Zestaw jest bardzo fajny, bowiem w odróżnieniu od pewnego uznanego konkurenta, z którym będzie kilka porównań w tym filmie, nie ukrywam, zestaw jest naprawdę bogaty. Dostajemy przewód, odpowiednią ładowarkę i dostajemy również pokrowiec, porządny pokrowiec ze sztywnego tworzywa, który załatwia jeden problem, niską popularność takich telefonów i problemy z doborem dedykowanych pokrowców. Tutaj problemu nie ma, bo pokrowiec już na starcie mamy w opakowaniu. Jeżeli chodzi o design, budzi pewne kontrowersje, bo z jednej strony telefon wygląda bardzo ładnie. Europie przypadła w udziale bardzo efektowna zielona wersja kolorystyczna, ale słyszałem wiele narzekań na tą dużą wyspę aparatu fotograficznego. W mojej ocenie to bardzo fajny element, ponieważ ułatwia nam trzymanie telefonu. Stanowi bardzo dobre oparcie dla palców, kiedy trzymamy urządzenie, czy to zamknięte, czy to otwarte. Co biorąc pod uwagę jednak gabaryty urządzenia i jego dosyć słuszną, chociaż nie jakoś przesadnie dużą wagę, sprawia, że trzymanie po prostu jest wygodniejsze. Co ważne, ten telefon dzięki tej wyspie jest bardzo fajnie wyważony i nie ma tendencji do uciekania z dłoni. Aczkolwiek kiedy rozłożymy go i położymy na płasku i będziemy chcieli coś na nim zrobić, no niestety telefon będzie się troszeczkę chybotał. Drobiazg, no niemniej komuś może to przeszkadzać. Mnie akurat nie przeszkadza, ale to mnie. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to cóż, jest godna flagowca, jest po prostu znakomita. Tutaj nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Zawias pracuje bardzo ładnie, miękko, z takim przyjemnym, delikatnym oporem. Naprawdę mamy poczucie, że to urządzenie jest zrobione nader porządnie. Natomiast niestety zabrakło tu pełnej wodoszczelności. Jest taka awaryjna na wszelki wypadek, zatem lepiej nie narażać dla pewności tego smartfonu na ulewniejszy deszcz czy całkowite przypadkowe chociażby zalanie. Mówiąc o budowie, trzeba zwrócić uwagę na kilka drobnych rzeczy specyficznych dla tego rodzaju konstrukcji. Po pierwsze, OnePlus ma coś, co również niestety w tej chwili w piątej generacji ma jego konkurent, płaskie boki i czego ja w składanym telefonie nie lubię. Powiem Wam dlaczego. Trudniej włożyć paluch między połówki obudowy, żeby ją otworzyć jedną dłonią. Kiedy te boki obudowy są lekko zaokrąglone, ten palec dosłownie wślizguje się między połowy obudowy i łatwiej nam to urządzenie otworzyć. Kiedy boki są płaskie, powiem Wam szczerze, trzeba troszeczkę się wysilić, ale oczywiście daje się ten telefon otworzyć i zamknąć jedną dłonią, jak widzicie, i nawet nie trzeba mieć tej dłoni takiej wielkiej jak moja. Kolejną rzeczą, która jest specyficzna dla rodzaju otwieranych urządzeń, jest to, że telefon można ustawić sobie w formie mini laptopika i korzystać z klawiatury na dolnej połówce ekranu, a na górnej widzieć na przykład pole tekstowe. Można też ten telefon postawić sobie tak jak namiocik i oglądać coś na tym ekranie, kiedy telefon sobie spoczywa na płaskiej powierzchni. No i oczywiście telefon może być swoim własnym statywem fotograficznym, czyli bez problemu nawet sobie którymś z tych głównych aparatów fotograficznych można trzasnąć fotkę. No i oczywiście pomaga to też przy robieniu zdjęć nocnych, bo wystarczy telefon na czymś postawić, chociażby na pudełku. O. I mamy. OnePlus przywiązał w tym modelu bardzo dużą wagę do wyświetlaczy i bardzo dobrze, no bo wyświetlacze to jednak najważniejsza część każdego smartfonu, bo zapewnia nam interakcję z urządzeniem. Tu oba ekrany są na naprawdę bardzo dobrym poziomie, cechują się bardzo wysoką jasnością, co sprawia, że z tego telefonu bez problemu będziemy mogli korzystać na zewnątrz, nawet w słoneczny dzień, i ta cecha jest dla mnie szalenie istotna, zwłaszcza w składanym telefonie, który często jest po prostu narzędziem pracy mobilnego pracownika, któremu zdarza się bądź co bądź pracować na powietrzu. Wyświetlacze oczywiście oferują szybkie odświeżanie, oczywiście piękną paletę kolorów, bo to są oczywiście AMOLEDy, zatem tutaj wszystko stoi na jak najwyższym poziomie. Natomiast warto zwrócić uwagę na proporcje zewnętrznego ekranu. One są w zasadzie takie jak w zwyczajnym smartfonie. Konkurent ze stajni Samsunga ma ten ekran jednak węższy, a wyższy, co sprawia, że na przykład wprowadzanie tekstu na nim nie jest zbyt wygodne. Tu mamy w zasadzie taką wygodę jak w klasycznym smartfonie, tyle że urządzenie jest po prostu nieco grubsze. I w tym miejscu mam taką pewną zagwozdkę, no bo skoro mamy ekran jak w zwyczajnym smartfonie, to rzadziej sięgamy do tego dużego otwieranego wyświetlacza. Zastanawiałem się nad tym troszeczkę i w sumie uznałem, że jednak lepiej mieć ten duży wyświetlacz niż nie mieć i dobrze mieć też ten wyświetlacz o takich proporcjach jak w klasycznym smartfonie i móc na nim zrobić jednak więcej i wygodniej. No bo zobaczcie,
W razie gdybyście chcieli obejrzeć jakiś film, to macie duży ekran, ale z drugiej strony, mogąc skorzystać w pełni z wygody tego zewnętrznego ekranu, rzadziej będziemy ten telefon otwierać, co z pewnością przełoży się na trwałość całego mechanizmu, no i co za tym idzie, żywotność całego urządzenia, które, no powiedzmy to wprost, tanie nie jest. Kolejną rzeczą, którą ochoczo chwali się producent i która też pewnie przełoży się w jakimś stopniu na trwałość tego telefonu, jest szkło osłaniające ten zewnętrzny wyświetlacz. Według obietnic producenta ma ono być o 20% wytrzymalsze od popularnego Victusa od konkurencyjnej firmy. Wolałem tego, prawdę mówiąc, nie sprawdzać, ale jeżeli faktycznie tak jest, to można się tylko cieszyć, prawda? Co do parametrów, ten zewnętrzny wyświetlacz ma przekątność 6,31 cala i rozdzielczość 2484x1116, czyli całkiem zacną. Natomiast wewnętrzny ekran to już jest 7,82 cala przy rozdzielczości 2440x2268 pikseli, czyli też całkiem fajne. Pewnie się zastanawiacie, czy widać fałdę na tym ekranie. Moi drodzy, nie będę was oszukiwać, widać. Owszem, widać, daje się ją wyczuć pod palcem, ale jest zdecydowanie mniej widoczna i zdecydowanie mniej dokuczliwa pod paluchem niż u uznanych popularniejszych konkurentów. To również bardzo mi się spodobało, aczkolwiek z drugiej strony wyświetlacz ten szpeci trochę otworek na aparat do selfie, który u konkurenta jest zamaskowany, no tyle, że gorszy. Tu mamy pełnofunkcjonalny, pełnoprawny aparat do selfie, którym bez problemu możemy sobie robić przyzwoitej jakości fotki, które nie będą obarczone wadami typowymi dla aparatów ukrytych pod ekranem. Muszę wam wspomnieć o jeszcze jednym drobnym szczególe. Oba wyświetlacze tego smartfonu mogą współpracować z pojemnościowymi rysikami, ale niestety rysika w zestawie nie ma. Nie ma też miejsca do jego przechowywania w obudowie telefonu czy w pokrowcu. OnePlus Open, jak przystało na składaka, ma klasyczny czytnik linii papilarnych na boku obudowy zintegrowany z klawiszem łącznika. I bardzo dobrze, bo ja po stokroć wolę tego rodzaju czytniki niż czytniki podekranowe. Po prostu te działają lepiej i nie inaczej jest w przypadku OnePlusa. Czytnik działa bardzo dobrze. Oczywiście rozpoznawanie twarzy też tutaj mamy. Mamy tutaj też jeszcze jeden gadżet. Suwakowy wyciszacz powiadomień. Genialne rozwiązanie, chciałbym je widzieć w każdym smartfonie. Nie tylko w składakach, nie tylko w OnePlusach, ale dosłownie w każdym smartfonie, ponieważ to jest po prostu komfort i wygoda. Smartfon można dyskretnie wyciszyć, nawet w zasadzie nie wyjmując go z kieszeni, a z drugiej strony rzut oka wystarczy, żeby się zorientować, czy telefon jest wyciszony, czy w wibracji, czy mamy włączone wszystkie sygnały. Mała rzecz, a strasznie cieszy i naprawdę, wierzcie mi, jest to jeden z killer feature'ów tego telefonu, chociaż to taki drobiażdżek. Kolejnym fajnym feature'em tego telefonu jest pilot podczerwieni. Mamy tutaj pilota, który w połączeniu z dedykowaną aplikacją pozwala nam sterować chociażby telewizorem, odtwarzaczem, dekoderem i tak dalej, nawet klimatyzatorami, no wszystkim, co się opiera na podczerwieni, aczkolwiek zauważyłem tutaj dziwną przypadłość. Nie wiedzieć, czemu aplikacja nie potrafi współpracować, nie ma w bazie danych urządzeń Xiaomi. Nie lubią tej konkurencji, czy co? Zauważyłem to i o tym wspominam, bo pewnie wielu z was jakieś urządzenie ekosystemowe od Xiaomi ma w domu. No to niestety tym telefonem nie posterujecie. Kolejną mocną rzeczą w tym telefonie są głośniki. Nietypowo, bo są trzy, chociaż grają w stereo, tak dziwnie trochę. Usłyszałem na prezentacji, że po prostu czwarty głośnik nie zmieścił się w obudowie. Niemniej te trzy grają naprawdę zacnie. To jedne z lepszych głośników, jakie można mieć w smartfonie. Grają dosyć głośno, a przy tym grają dosyć czysto. Nie charczą, nie popierdują. Oczywiście nie ma bardzo głębokiego basu, ale jakaś tam jego namiastka jest dobrze słyszalna. A do tego robią bardzo fajny efekt dźwięku przestrzennego. Bardzo przyjemnie się tego słucha. I spokojnie możecie obejrzeć film, korzystając właśnie z głośników tego smartfonu. A są rozmieszczone tak, że nie zachodzi zbyt duże ryzyko, że sobie trzymając telefon zasłonicie je całkowicie dłońmi. Zawsze któryś będzie słychać. Jak już mówię o dźwięku, no to dla porządku dodam, że oczywiście jakość dźwięku podczas połączeń w słuchawce jest znakomita i tutaj nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń i wszystkie moduły telefonu, które są w nim wbudowane, pracują jak należy, czy to chodzi o GPS, czy o Bluetootha, czy o Wi-Fi. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Tutaj żadnych problemów nie zauważyłem i żadnych zastrzeżeń nie wnoszę. Muszę też pochwalić, chociaż rzadko to robię, bo nie przywiązuję do tego jakoś strasznie dużej wagi, ale w tym przypadku muszę pochwalić wibrację. To rzadki przypadek telefonu, który naprawdę bardzo mocno wyróżnia się przyjemnym działaniem mechanizmu wibracyjnego. Ta wibracja jest po prostu fajna, daje bardzo fajne odczucia, na przykład w grach. Mamy wrażenie, jakby owa wibracja przepływała w obudowę w ślad za tym, co się dzieje na ekranie. Po prostu jest doskonała i dlatego postanowiłem o niej wspomnieć i wyróżnić ten smartfon jako najlepiej wibrujący smartfon tego sezonu, przynajmniej jak dotąd. Jeżeli chodzi o interfejs Oxygen OS, który mamy w tym smartfonie,
smartfonie, również myślę, że można być zadowolonym. OnePlus nie przegina z dodawaniem nadprogramowych aplikacji, aczkolwiek dodaje m.in. te swoje społeczności, z których możemy korzystać, aczkolwiek nie musimy i możemy sobie to usunąć. Nie ma tu aplikacji, którą ośmieliłbym się nazwać mianem śmieciowej, natomiast jest wybór takich dosyć potrzebnych narzędzi, na przykład apka pomagająca w przesiadce na nowy smartfon, czyli klonowanie telefonu. To jest akurat fajna rzecz i nawet fajnie całkiem działa. Na razie telefon ma Androida 13, ale producent obiecuje 4 duże update'y i 5-letnie wsparcie zabezpieczeń. I tu liczę, że słowa dotrzyma, no bo OnePlus jest jednak taką marką, jak powiedziałem, trochę geekowską. I nie sądzę, żeby tutaj odwalili lipę, bo ludzie by ich zjedli. Także myślę, że spokojnie 14 już niebawem wjedzie, 15 też będzie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj też jest całkiem w porządku. Do działania interfejsu i do jego układu jakichś poważniejszych zastrzeżeń nie mam. Bardzo fajną opcją są duże foldery, które od razu pokazują nam, co w nich mamy i od razu możemy sięgnąć do którejś z tych apek bez wchodzenia w ten folder. To też jest wygodna rzecz i ułatwia utrzymanie porządku na pulpicie smartfonu. Oczywiście wszystkie typowe feature, jak sterowanie gestami, ciemny tryb i tak dalej, tutaj mamy. Tego nie zabrakło, nie mogło zabraknąć. No i oczywiście producent postarał się, abyśmy mogli w pełni wykorzystać potencjał dużego wyświetlacza, czyli umożliwił nam korzystanie z dzielenia ekranu w dosyć prosty i łatwy sposób. Możemy sobie ekran nawet podzielić pomiędzy 3 aplikacje, a nawet postarał się, abyśmy mogli stworzyć paczkę aplikacji, czyli taki subfolder i móc uruchamiać, dajmy na to, od razu 3 aplikacje jednym tapnięciem palca. O, dokładnie w ten sposób. Już mam 3 apki na ekranie odpalone, a kliknąłem tylko raz. Równie funkcjonalny jest też pasek zadań na dole, gdzie mamy najczęściej używane aplikacje oraz możemy sobie wyświetlać także na żądanie te ostatnio używane. To też znacząco przyspiesza korzystanie z telefonu. No i oczywiście jest typowa dla otwieranych telefonów możliwość rozpoczęcia działania aplikacji na dużym wewnętrznym ekranie, a później po zamknięciu obudowy kontynuacji używania jej na ekranie zewnętrznym. A zatem myślę, że interfejs też można pochwalić, aczkolwiek z zaznaczeniem, że na początku musicie się troszeczkę z nim pobawić, bo oczywiście opcji personalizacyjnych tutaj też jest całkiem sporo, ale jak sobie już raz dopasujecie interfejs do siebie, no to w dużej mierze będzie on taki, jakiego właśnie potrzebujecie i oczekujecie. Myślę, że nikomu nie przyjdzie do głowy narzekanie na wydajność tego smartfonu, bowiem mamy tutaj Snapdragona 8, co prawda drugiej generacji, czyli już w tej chwili nie najnowszego, ale nadal całkiem mocarnego i całkiem dobrego, wspieranego przez 16 plus 512 GB pamięci. RAM jeszcze sobie możemy wirtualnie powiększyć, pamięci wewnętrznej niestety nie powiększymy, ale na szczęście mamy je całkiem sporo, więc przez jakiś czas przynajmniej też powinna nam wystarczyć. No i wydajność myślę, że większości użytkowników też będzie wystarczać. Nawet gracze powinni być zadowoleni, bo ten telefon przez większą część czasu pracuje naprawdę wydajnie i naprawdę stabilnie. Nie będę was oszukiwać, robi się czasami ciepławy. Mnie udało się rozpędzić go w okolice 42 stopni bodajże. Zatem było już dosyć ciepło, natomiast nie był to jeszcze poziom niektórych smartfonów z Androidem, które jednak potrafią osiągać jeszcze wyższe temperatury, także nie było tragedii, natomiast mogłoby być tutaj ciutkę lepiej. No i niestety benchmarki wykazały też wyraźny throttling, którego jednak w codziennym użytkowaniu, powiem wam szczerze, jakoś specjalnie nie odczułem. Nawet podczas dłuższych sesji zapisywania filmów, czy podczas grania, czy podczas konsumpcji multimediów szeroko pojętej, nie zauważyłem, żeby ten telefon po nagrzaniu jakoś znacząco się przycinał, a i w normalnej eksploatacji, żeby go mocno nagrzać, to naprawdę trzeba się bardzo postarać i bardzo tego chcieć. Typowo używając telefonu tak wysokich temperatur w okolicach tych 40 stopni nie dobijemy, zatem myślę, że tutaj nie powinienem się jakoś szczególnie nad tym smartfonem pastwić, natomiast tak delikatnie zasugerować, że coś może by tu się jednak dało troszeczkę jednak poprawić w drodze aktualizacji. Niemniej jest to smartfon z gatunku tych najwydajniejszych, flagowych, no i tutaj co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości i nie ma tutaj o czym dyskutować, po prostu to jest mocarz. Całkiem mocna jak na składany smartfon jest bateria. Oczywiście tradycyjnie producent musiał tu ją podzielić na dwie części po jednym segmencie w każdej połówce obudowy. Domyślam się, że mniejsza jest tutaj, gdzie aparat fotograficzny, bo jednak ten moduł zajmuje sporo miejsca w obudowie. No ale to w sumie mało istotne, chociaż z drugiej strony wpływa na wyważenie telefonu, kiedy go otworzymy. Żadna strona nie przeważa. To niby drobiazg, ale jednak w składanym telefonie zwracam na to uwagę, bo jest to dosyć istotne. Szczególnie kiedy dłużej trzymamy telefon otwarty, tutaj to wyważenie na dłuższą metę byśmy zaczęli odczuwać, gdyby było coś z nim nie tak. Na szczęście tu jest wszystko w porządku. No ale wróćmy do baterii. Ona w sumie łącznie ma pojemność 4805 mAh, czyli dosyć blisko obecnego standardu 5000 mAh. Nieco poniżej, ale pod
pod względem osiągów ten smartfon raczej nie ustępuje typowym. Bez problemu jestem w stanie używać go przez 2 dni bez ładowania. Jak dotąd nie zdarzyła mi się sytuacja, by musiał w ciągu dnia ładować go dodatkowo, ratować niedobory energii. Jeden dzień na spokojnie wystarczy, nawet kiedy będziecie dosyć intensywnie wykorzystywać duży wyświetlacz. No i oczywiście trzeba pamiętać, że w razie czego dosyć szybko jak na składaka go naładujemy, bo ładowanie jest tutaj 67-watowe, czyli znowu dużo szybsze niż u konkurenta. Ale żeby nie było tak wesoło i żebym nie musiał Wam mówić, że OnePlus podeptał tutaj konkurencyjnego Folda, to powiem, że z kolei w OnePlusie nie ma niestety ładowania indukcyjnego, z którego akurat ja chętnie korzystam, bo ja mam taki zwyczaj, że po prostu na noc kładę telefon na ładowarce, po to, żeby w ciągu dnia nie pierniczyć się z kabelkami i kostkami. Zatem jak na razie mamy przewagę mocnych punktów tego urządzenia. Mocnym punktem są też aparaty fotograficzne. O tym w ekranie wewnętrznym już wspomniałem. Jest to aparat dużo lepszy, dający dużo lepsze zdjęcia niż u konkurenta z Korei. Aparat ten ma 20 megapikseli. Niby nic nadzwyczajnego, no ale to jest tylko jeden z aparatów, pamiętajcie. I myślę, że akurat ten aparat wewnętrzny będzie wykorzystywany głównie do wideopołączeń, bo pamiętajmy, że telefon sobie możemy postawić w ten sposób i bardzo wygodnie korzystać chociażby z telekonferencji, z wideopołączeń, uczestniczyć w spotkaniach na różnych tam Zoomach i tym podobnych Teamsach, mając wolne ręce, bo telefon po prostu sobie stoi na blacie i już. Jak już mówię o selfiakach, no to oczywiście w ekranie zewnętrznym też jest otworek na aparat do selfie, tym razem już 32-megapikselowy, czyli można powiedzieć, że taki na flagowym poziomie. Pewnie, że są lepsze, bo i 50-ki się nawet z przodu już zdarzają. No niemniej ten aparat daje radę i robi całkiem fajne zdjęcia w zasadzie w każdych warunkach. Oczywiście po zmroku no to już takie sobie, ale na pocieszenie powiem Wam, że ma nawet też tryb nocny w aparatach do selfie. Także po zmroku też jakieś te zdjęcia wyjdą i nawet wyjdą całkiem przyzwoicie, nie najgorzej. Ale oczywiście główne skrzypce gra tutaj tylny aparat z logo legendarnej marki Hasselblad, której aparaty fotograficzne między innymi robiły zdjęcia na Księżycu. No ale te akurat nie, oczywiście. I mamy tutaj całkiem fajny zestaw. 2 aparaty 48-megowe, jeden 64-megowy i ten 64-megowy to jest aparat z peryskopowym teleobiektywem, który daje bezstratne przybliżenie 3 razy, matrycowe 6-krotne i cyfrowe do 120 razy. Może od tego aparatu zacznę, bo w sumie jest dosyć ciekawy. Zoom 3-krotny i ten 6-krotny dają naprawdę dobre efekty i fotki nie ustępują tu znaczącej jakością tym wykonywanym głównym aparatem. W dzień to w zasadzie ciężko odróżnić. Po zmroku już zauważymy pewne niedociągnięcia tego aparatu. Niemniej te zdjęcia w tych mniejszych krotnościach zoomu nadal będą bardzo dobre. Wyższych krotności no to już niekoniecznie bym używał. Powiedzmy, że 10-krotne przybliżenie też jest całkiem niezłe. 20-krotne już trochę gorsze, ale jeszcze oglądalne. Natomiast powyżej 20 razy to już bym sobie darował, chyba że w naprawdę jakichś wyjątkowych okolicznościach ten zoom 120-krotny, no to sami się możecie domyśleć, że te zdjęcia jakoś nadzwyczajne nie będą. Natomiast coś tam zobaczycie. Na pewno to się nada, powiedzmy, w roli specyficznej lornetki, żeby spojrzeć, co tam na przykład w oddali na tablicy jest napisane. No, jakoś to odczytacie, natomiast do uwieczniania jakichś ważnych dla Was film, no to już niekoniecznie te wyższe zoomy się nadają. Aparat szerokokątny ma pole widzenia 114 stopni, czyli całkiem przyzwoite, chociaż nie najszersze. Ma całkiem dobrą, jak na aparat szerokokątny, przysłonę 2.2. I do tego ma jeszcze funkcję makro, czyli również makraski tym aparatem wyjdą całkiem fajne. Makro łapie z 3,5 cm wedle deklaracji producenta, wedle moich obserwacji no to tak bardziej 4,5. Niemniej te zdjęcia również wychodzą całkiem fajnie. Natomiast aparat szerokokątny raczej nie nadaje się do zdjęć po zmroku. Tu wyraźnie ustępuje już aparatowi głównemu. No i pora przejść do aparatu głównego, który tu jest naprawdę bardzo dobry. Robi bardzo fajne zdjęcia po zmroku. Bardzo dobre w dzień. Tutaj w zasadzie to nie jest wielką sztuką w obecnych czasach, niemniej wspominam. Natomiast zdjęcia robione po zmroku są fajne. Dodatkowo mamy nawet tryb fotografii statywowej. Z ręki w tym trybie to raczej zdjęcia nie zrobicie, bo czas naświetlania jest dosyć długi i bardzo łatwo poruszyć taką fotkę, ale pamiętajcie, że ten telefon może być swoim własnym statywem. Jak jest naprawdę już mało światła, no to oczywiście wiadomo, że szczegóły zaczną nam umykać, natomiast zauważymy dosyć intensywne odszumianie. To odszumianie z jednej strony no, gubi nam sporo szczegółów, z drugiej czyni te zdjęcia dosyć przyjemnymi w odbiorze, bo nawet na ekranie telewizora wyglądają jakoś. Nie drażnią szumem, no a utratę szczegółów oczywiście zauważymy, ale dopiero jak zaczniemy sobie to zdjęcie powiększać. Wiadomo, że jakiegoś strasznie dużego kropa z tego zdjęcia nie da się zrobić, bo wtedy faktycznie zobaczymy mydeł.
światełko. Natomiast jeżeli zdjęcie oglądamy bez dodatkowego powiększania, tak po prostu jak wyszło z aparatu, to będzie bardzo fajne i myślę, że pod względem fotograficznym ten składak zdecydowanie miażdży swojego konkurenta z Korei. Pod względem filmów również jest konkurencyjny. Moim zdaniem jest to ten sam poziom, bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o filmowanie. Zabrakło mi tu niestety możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami, właśnie tak jak u konkurenta, za pomocą guziczków. Nie ma dostępu do teleobiektywu, przybliżenie mamy takie wirtualne, takim klasycznym suwaczkiem ekranowym, czyli cyfrowe. Natomiast przeskok na aparat szerokokątny owszem jest, ale też wolałbym, gdyby był realizowany za jednym dotknięciem, a nie przesuwaniem palcem po ekranie, no bo jak filmujemy, to zdarza się, że poruszymy telefonem w tym momencie, no i cały film diabli wzięli. Także tutaj też przydałoby się takie małe ulepszenie. Niemniej, powtórzę, z możliwości filmowych i fotograficznych tego telefonu jestem nader zadowolony i jeżeli szukacie czegoś, co robi dobre zdjęcia, no to to robi. Czas przejść do tego, co lubię najmniej, czyli do ceny. 8999 zł to kosztuje, czyli w zasadzie 9 koła i niestety czyni to OnePlusa droższym od konkurenta. Czy warto dopłacić? Z jednej strony OnePlus Open nie oferuje pełnej wodoszczelności i ładowania indukcyjnego. O ile z tym drugim da się żyć, o tyle to pierwsze naprawdę byłoby bardzo mile widziane. Natomiast nad konkurentem ma kilka przewag. Przede wszystkim aparaty fotograficzne, naprawdę lepsze. Po drugie, na wewnętrznym składanym ekranie fałda jest mniej dokuczliwa i mniej widoczna. Wierzcie mi, że to jest tak naprawdę tylko walor czysto estetyczny, no niemniej dla wielu użytkowników, szczególnie tych wybierających drogie smartfony, jest to dosyć istotne, dlatego to podkreślam. No i tu OnePlus naprawdę postawił poprzeczkę dosyć wysoko. Na pewno OnePlus ma wygodniejszy zewnętrzny ekran, aczkolwiek z racji grubości telefonu, chyba jednak wolę trzymać w dłoni konkurenta, który co prawda ten zewnętrzny ekran ma troszeczkę taki, powiedzmy to wprost, niezbyt poręczny, ale jednak łatwiej go objąć dłonią. Tu trzymamy zwykły smartfon, tyle że dwukrotnie grubszy. Coś za coś. Z drugiej strony przyznaję, że ten telefon bardzo fajnie leży w dłoni i użytkowanie go nie było dla mnie w żadnym stopniu mordęgą. Tutaj w zasadzie proponowałbym iść do sklepu i porównać jeden i drugi, wybrać ten, który dla Was będzie wygodniejszy w użytkowaniu, bo jednak w przypadku składanego telefonu to jest nader istotny szczegół. OnePlus ma jeszcze do tego pilota, którego brakuje u konkurenta. Ma równie dobre głośniki, ma świetną wibrację i jest to jedna z najlepszych na rynku w tej chwili. Do tego, chociaż to też drobiazg, ale jednak również znowu istotny, ma w zestawie i ładowarkę, i pokrowiec w odróżnieniu od konkurenta. Zatem za te kilka szczegółów no, przychodzi dopłacić i w sumie wychodzi na to, że OnePlus, chociaż teoretycznie droższy, cenowo wychodzi podobnie jak konkurenci. No i tak naprawdę wybór zależy trochę od Was. Czy ja bym wybrał OnePlusa? Powiem Wam szczerze, że kupując otwierany telefon, bardzo mocno bym się zastanawiał, miałbym straszną w tej chwili już zagwozdkę, no bo jednak tych telefonów na rynku przybyło i straszliwie gryzłbym się ze sobą i powiem Wam szczerze, że nawet trochę się gryzę. To jest bardzo fajny składak i naprawdę bardzo udany debiut w nowym dla OnePlusa segmencie. To też trzeba wyraźnie podkreślić i jeżeli się zapytacie, czy ja polecam ten smartfon, no kurczę, jeżeli Wam się spodobał i Was na niego stać, bo niestety cena zabija, no to kurczę, śmiało sobie go kupcie. To jest naprawdę bardzo fajne urządzenie. Ja je z pełnym przekonaniem mogę polecić i na pewno jest to jeden z telefonów, które wskoczyły na listę pod tytułem chciałbym to mieć. Brawo OnePlus, oby kolejne składane modele były co najmniej tak dobre jak ten, albo niech jeszcze będą lepsze. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!